Andrzej Grabowski, 67 lat. Czas pandemii spędza samotnie, bez córek i nowej partnerki. Znanej krakowskiej aktorki. Co się stało? Aktor w specjalnym filmiku pokazanym na antenie Polsatu wyznał, że Wielkanoc spędził w pojedynkę. Reklama: byłem sam, bo córki z rodzinami zostały w swoich domach, przyznał aktor ze smutkiem, wskazując na wiszące za nim zdjęcie Zuzanny, 36 lat, i Katarzyny, 29 lat. I faktycznie, obie aktorki spędziły ten czas w rodzinnym gronie, starsza z mężem Pawłem Domagałą, 36 lat, i dwiema córeczkami, Hanią, 8 lat, i Basią, 2 lat. Młodsza zaś z mężem Damianem Kulcem, 29 lat. Gdyby nie obawy przed koronawirusem, wszyscy odwiedziliby posiadłość aktora w Wężyku niedaleko Grodziska Mazowieckiego i delektowali się świąteczną kuchnią. Co z nową miłością Andrzeja Grabowskiego, aktorką Aldoną Grochal, 66 lat, z którą ostatnio był widywany? Okazuje się, że para również została rozdzielona przez zarazę. Cieszyli się, że będą mogli spędzić ten czas z sobą, ale epidemia koronawirusa skutecznie pokrzyżowała te plany, zdradza znajoma aktora. Znajdują się w grupie ryzyka, więc każde zostało u siebie. Aktor przyjął to ze zrozumieniem i pokorą. Wierzy głęboko, że jeszcze wiele przed nimi, wszak na prawdziwą miłość nigdy nie jest za późno.